Bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia. Oto pacjent, który ukończył 75 lat. Pacjent idzie do przychodni rodzinnej. Lekarz lub pielęgniarka wystawiają mu receptę. Lek, który przepiszą, jest w wykazie bezpłatnych leków S. Dlatego lekarz wpisuje literę S w polu kod uprawnień dodatkowych. Na recepcie wpisuje też PESEL, który świadczy o wieku pacjenta. Pacjent idzie do apteki. Farmaceuta, na podstawie recepty, wydaje mu leki. Pacjent otrzymuje je bezpłatnie. Wszystkie szczegółowe informacje znajdą państwo na www.75plusmzgov.pl.